Dolnośląski Śląski Zamek Książ podpisały porozumienie, dzięki któremu pasażerowie wykupujący bilet w dwie strony z dowolnej dolnośląskiej miejscowości do stacji Wałbrzych-Szczawienko otrzymają 30% zniżkę na przejazd. By otrzymać rabat, należy poinformować w kasie o celu podróży, a podczas drogi powrotnej okazać bilet wstępu do Zamku Książ. W przypadku dużych imprez, takich jak na przykład Dolnośląski Festiwal Tajemnic, zniżka na przejazd wyniesie aż 50%. Zamek Książ po raz kolejny odsłoni zwiedzającym swoje sekrety. Już 11 sierpnia rozpocznie się kolejny Festiwal Tajemnic. W programie m.in. historyczny pokaz mody, wykłady i wystawy. Mamy mnóstwo bardzo ciekawych wykładów, także o Enigmie, o tajemnicach samego zamku, o jego podziemiach. Będzie również wystąpienie o UFO. Pytanie, czy UFO ma coś wspólnego z niemieckimi latającymi spotkami, czy one w ogóle istniały. Więc kilka bloków wykładów, dużo spotkań z właścicielami zamków i pałaców. Festiwal ma łączyć odkrywców tajemnic, archeologów i wszystkich, którzy spotkają się w zamku, by wspólnie dzielić się swoją pasją i wymieniać informacjami. Odwiedzający Zamek Książ wśród wielu atrakcji zobaczą 50 rekonstruktorów, czołgi, samochody, a także będą mogli wziąć udział w pokazie slajdów. Każdy, kto zdecyduje się na wzięcie udziału w pokazie slajdów, króciutkim, 15 minut, opowieść o tajemnicy, o historii, o odkrywaniu. Otrzymuje od nas dwa bezpłatne bilety na festiwal, bardzo piękne książki, no i jeszcze ma szansę na wspaniałe nagrody. Festiwal potrwa dwa dni. Szczegółowy program można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. Rozpoczęła się przebudowa kolejnego odcinka ulicy Niepodległości. To już piąta drogowa inwestycja w tej części Wałbrzycha, realizowana wspólnie przez miasto i kopalnię surowców skalnych w Bartnicy. Ulica Niepodległości jest obecnie częściowo rozkopana. Remont dotyczy kilkusetmetrowego odcinka od numeru 261 do skrzyżowania z ulicą Wylotową. Droga przechodzi gruntowną przebudowę, zostanie z niej zdjęty cały asfalt. Wybrana będzie także stara podbudowa. W to miejsce spółka kopalnie surowców skalnych w Bartnicy, główny inwestor remontu, zapewni nową kamienną podbudowę oraz aż trzy warstwy nowego, odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne asfaltu. Sięgający kilku milionów złotych koszt remontu miasto i Bartnica podzielą między siebie. To już piąta drogowa inwestycja w tej części Wałbrzycha, realizowana wspólnie przez miasto i kopalnię. Wcześniej w podobny sposób wyremontowane zostały ulice Gdyńska i Tunelowa oraz dwa inne odcinki ulicy Niepodległości. Ruch wahadłowy będzie tu obowiązywał przez kilka miesięcy. Miasto już ma w planach naprawę kolejnego odcinka ulicy Niepodległości.